witajcie. Dzisiaj znów spotykamy się przy mojej prądnicy zbudowanej za płonu od Jawki. Mówiłem wam wcześniej, że zastosuję tutaj przetwornicę napięciową. No ale niestety ta przetwornica, którą kupiłem, nie działa. Nie wiem, żadnej filozofii tam miało przy niej nie być. Po prostu było wejście i wyjście. I przy podłączeniu podłączyłem ją pod prostownik, pod 6V i na wyjściu było tyle samo, co na wejściu, więc raczej jest coś z nią nie tak, albo no nie wiem, jest tam jakaś śrubka do regulacji, nie mam jej tutaj, bym wam pokazał, jak to wygląda. Jest to urządzenie połowy zapałki od połowy pudełka od zapałek. Na zdjęciu wyglądało to troszeczkę inaczej, no ale nieważne. Postanowiłem jednak przewinąć cewki. Tutaj już te dwie cewki już przewinąłem. Postanowiłem przewinąć je troszeczkę cieńszym drutem. I powiem wam, że jest różnica bardzo spora. Bardzo spora jest różnica. Drut zastosowałem, oryginalnie było 0,06 mm. Ja tutaj dałem drut 0,4. Drut wykorzystałem ze starej cewki. Miałem taką starą cewkę. Myślałem, że nic z tego nie wyjdzie. Że nic nie wyjdzie mi z tego, ale nawinąłem jedną cewkę. Okazało się, że wszystko działa. Teraz nawinąłem drugą i jestem właśnie przy etapie trzeciej cewki. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj sobie zamontowałem cewkę w uchwycie tokarskim, jakoś ją tu złapałem w dwie szczęki, udało się to jakoś złapać. Jest to tam jakaś prowizorka, drut też nie jest jakoś idealnie nawinięty. Myślałem właśnie, że zwoje muszą być nawinięte idealnie jedno przy drugim, ale okazało się, że jednak nie. Nawinąłem to tak, jak widzicie. Może uda mi się to pokazać. Nie mam za bardzo jak zamontować kamery, ale może uda mi się to włączyć na najmniejszych obrotach. Co prawda nawijam przy wyższych obrotach troszeczkę, ale tutaj nie ryzykuję, bo może mi się coś tutaj zaplątać jedną ręką i zerwę i będę musiał od nowa nawijać. Jak widzicie, nawijam sobie to tak. Co prawda nie liczę tutaj tych zwoi, tego wszystkiego. Po prostu nawijam to, żeby była pełna cewka nawinięta drutem i powiem wam, że przy tych obrotach, co poprzednio miałem około 1V, teraz mam praktycznie 3V. Co prawda jest niższe natężenie, żarówka jak podłączę jest, można uzyskać 12V, ale żarówka słabo świeci, no bo nie ma już takiej mocy ta cewka, ale przy tym mamy wyższe napięcie i właśnie o to mi chodziło, żeby mieć wyższe napięcie. Sprawdzę sobie, jak to wygląda, jak te wszystkie cewki nawinę i zmostkuję je i przy jakich obrotach, ale widzę już, że przy takich obrotach, w których myślę, że ten wiatrak wytworzy bez żadnego przełożenia, mam w granicach 3-4V. Także myślę, że te 12V, 13 minimum uzyskam. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja tutaj wtedy na trzech cewkach zmostkowanych uzyskałem 12, chyba czy tam 15V, a tutaj już jedna cewka, jak mierzyłem, to uzyskałem na niej też 13V, także jest spora różnica. Dobra, ja sobie to nawinę. Zamontuję sobie te cewki. Co prawda mam... Nawinięta cewka wygląda tak. Zawinąłem ją taśmą, żeby mi się to nie rozwijało, bo oryginalnie to było tutaj takim parę zwoi zawinięte na takie łóżko z jakiegoś tworzywa, które nie przewodzi prądu. Ale mi się nie chciało bawić, żeby tak robić, po prostu zawinąłem to taśmą bezizolacyjną. Nawinąłem tak po prostu, żeby tutaj nie przycierało magnes
żeby jej tu już grubszej nie robić, tej cewki. Za chwilę ją sobie założę i zmierzymy, jakie będzie napięcie na tej, na jednej cewce. Później je pozmostkuję wszystkie razem i zobaczymy, jakie napięcie tutaj uzyskamy z tego. Witajcie, mam już zamontowane dwie cewki. Tą trzecią muszę poprawić, bo chyba jest za mało zwoi albo jest coś po prostu nie tak, może gdzieś jest przerwane, bo tak jak mówiłem, jest to z drutu używanego, z cewki rozwijanej, może gdzieś po prostu jest przerwany albo gdzieś jest zadarte i zetkły się druty dwa i no jest niewielka różnica, ale 1 volt przy tych samych obrotach 1 volta brakuje i postanowiłem rozwinąć i nawinąć jeszcze raz, bo no 1 volt to akurat w tym przypadku troszeczkę ma znaczenie. Zaraz wam pokażę. Mam tutaj miernik włączony, włączymy to sobie. Na najmniejsze obroty. No i widzicie, mam dwie cewki podłączone i a tutaj mi coś chyba nie łączy. Tutaj pewnie, bo to wszystko podskakuje, te magnesy. Przy takich obrotach mamy gdzieś w granicy 3, ponad 3 V. Zrobimy sobie trochę wyższe obroty. Takie obroty mamy 4 V, a prawie 5. Zrobimy sobie takie w miarę nie za duże obroty, które wiatr powinien wytworzyć. Tak jak widzicie, jest przedtem na pełnych obrotach. To nie są jeszcze pełne obroty, ale mamy 11 V, prawie na dwóch cewkach, jeszcze jedna cewka będzie. Jak widzicie, no jest znaczna różnica jest tutaj na tym. Jeszcze mówię, to są dopiero dwie cewki, jeszcze jedna cewka dojdzie, także będzie jeszcze lepiej, ale mówię, muszę ją jeszcze raz nawinąć, bo szkoda, żeby miała stratę tego 1 V na tej jednej cewce, bo to może wpłynąć na to przy niskich obrotach, przy małym wietrze po prostu będzie niedomagała ta prądnica. Jakby były 4 cewki, no to byłoby idealnie, bo mówię, jest z 3 cewek, no troszeczkę boję się, że jeszcze może nie uzyskać ta prądnica może nie uzyskać takiego napięcia jak chce. No ale zobaczymy, już jest na pewno dużo lepiej niż było. Co prawda za wielkiego natężenia tu z tego nie uzyskam, ale to już mówię, nie trzeba budować żadnych przekładni i myślę, że da radę. Nawinę tą cewkę i zaraz wam nagram filmik, jak wygląda to z 3 cewkami, jakie obroty, jakie napięcie uzyskam. Witajcie, wszystkie 3 cewki są podłączone. Jest to zrobione tak, każda z każdą jest połączona, to jeszcze tutaj nie zlutowałem. Koszulki ponaciągałem termiczne. No i powiem wam, że uzyskałem napięcie 12 V przy bardzo małych obrotach, ale natężenie spadło bardzo mocno. To znaczy, nawet jeżeli podłączę taką żarówkę 21 W, to mi nie oświeci. Zaraz wam pokażę. Nie mam żarówki, muszę iść przynieść żarówkę.
żarówkę 5W. Zobaczymy, 5W powinno to oświecić. Także widzicie, coś kosztem czegoś. Zaraz sobie włączymy. Przy takich malutkich obrotach mamy 6V. No być może tu się wydaje, że to szybko się kręci na tej tokarce, ale to naprawdę są bardzo niskie obroty. Troszeczkę zrobimy wyższe, jeszcze minimalnie wyższe, już mamy 10, w granicach 10V. Jeszcze wyższe, no to mamy 11-12. Zrobimy jeszcze troszeczkę wyższe, to mamy już praktycznie 14 V. To są takie obroty, które myślę, że wiatrak wytworzy. Ale tak jak mówiłem, żarówki niby tu prąd tutaj mamy, ale mówię, maksymalnie tutaj prawie 30V wykręciłem przy pełnych obrotach. To napięcie mamy, ale co znowu widzicie? Zaraz wam pokażę, pełne obroty włączę. Przedtem było... Tak tokarka pracuje na pełnych obrotach. Mamy trochę więcej jak 29V. Coś tam naładuje na pewno, ale no... Kiepsko z tym natężeniem tutaj wyszło. Ale spodziewałem się, że będzie taki efekt, ale nie myślałem, że aż tak spadnie. No i tak czy inaczej, i tak tutaj zamontuję na tym śmigło i będę próbował jakoś ten akumulator tym ładować, dodatkowo jakiś tam prąd nocą przy wietrze, coś tam na pewno da. Jeszcze zobaczę, przyniosę zaraz piątkę 5W żarówkę i podłączę. Zobaczymy, czy to oświeci. 5W żarówkę już podłączyłem. No i świeci to dosyć dobrze. Na małych obrotach widać. Ta lampa trochę przeszkadza, ale widać, że świeci. Świeci dosyć dobrze. To są bardzo malutkie obroty. Zwiększymy obroty.
Także 5W świeci bez problemu. 21W nie daje rady oświecić. Być może 10W. Teraz 5W to będzie gdzieś... Czyli uzyskamy gdzieś 0,5 A. Nawet nie całego ampera z tej przyprądnicy uzyskamy prądu. Nie jest to za dużo, ale zawsze coś. Tak jak przetwornica na przykład pobiera w stanie jałowym też około 0,3, 0,5 ampera, także jeżeli ten wiatrak będzie chodził w nocy, to przynajmniej będzie zasilał przetwornicę, nie będzie czerpała tego prądu z akumulatora. No niestety, żeby uzyskać większe natężenie, trzeba uzyskać większe obroty, więcej cewek, więcej magnesów. Wtedy być może coś uda się osiągnąć, a w ten sposób niestety małe obroty, małe natężenie prądu. To by było na tyle. Myślę, że komuś może pomogłem, może ktoś, kto ma zamiary budować też coś takiego jak ja, już będzie brał coś pod uwagę, na przykład to, że jak przewinie sobie uzwojenie, to straci strasznie na natężeniu, nie uzyska tyle amper, co powinno być. Wtedy na jednej cewce, na tamtym drucie spokojnie czarówki świeciły, tutaj już niestety nie da rady. Malutka żaróweczka jedynie. No ale przy tamtej budowie, przy tamtych cewkach, nawet jeżeli mamy natężenie, ale co z tego, jak nie mamy odpowiedniego napięcia, żeby akumulator zasilić. Przetwornica okazała się, nie wiem gdzie ją znalazłem, bym wam ją pokazał, nie wiem gdzie ją położyłem. Bym wam ją pokazał, ta przetwornica, którą zamówiłem, też jest niewypał. Też nie kupujcie takich rzeczy, bo strata pieniędzy, fakt, no nie było to wielkiej korzyści, bo chyba 15 zł to kosztowało, ale nie wiem, albo jest uszkodzona, albo się nie nadaje do takich rzeczy. To by było na tyle. Ja sobie ją zamontuję, namaszczę, zrobię jakieś tam śmigła i będę obserwował, jak to wszystko działa. Na razie dzięki.